Hej, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z Forza Horizon 3 na moim kanale. 1, 2, 3, jump! Jestem w tym nieszczęsnym miejscu. Tutaj, widzieliście poprzedni odcinek? Dali mi na trasie wyścigu pociąg. I nie było opcji, żeby to wygrać. Ja już później nie chciałem się męczyć i próbować. To jest tak zrobione, że to praktycznie na setne sekundy się wygrywa. Więc jako tako, no, pokombinuję najwyżej poza odcinkami. Teraz nagrałem sobie kolejny materiał, bo mam akurat czas. Tutaj jest znowu więcej samochodów. Mogliby tam dać pół sekundy na przykład więcej w tym wyścigu i wtedy by to się dało rady zrobić, a tak to dupa. I jaki tu jest czas? Cyk. Fotoradar strzelony na 3 gwiazdki. Fantastycznie, to tak przy okazji zrobię. W ogóle jest pokaz... W ogóle jest drzewo... Ohohohoho, jedzie pociąg! To jest on. Tak. Przed chwilą był tam trochę dalej. Pokażcie mi, co ja tu mam. Prrr. Poziom trudności łatwy! I to jest to, co ja lubię. Mam nadzieję, że też jedź na urlop w mieście. Super. To ja... Takie rzeczy, okej, a nie jakiś wyścig dopracowany i obliczony co do 0,1 sekundy. 0,1 sekundy. Tak obliczony, że słuchajcie, no nie wiem, trzeba to przejechać jakoś idealnie i jeszcze liczyć na cud, że akurat pociąg wam nie pojedzie przez tory. To była porażka z tym pociągiem. Myślałem, że no to jest jakby ewidentnie ciut błąd, tak? Bo to, że przypadek, że akurat ten pociąg tam pojedzie, jak wy robicie wyścig, no to jest, nie wiem, 1 na 1000. No ale to jest jako tako troszeczkę błąd, no umówmy się, nie? Innej opcji nie ma, zmienię ten, bo wywali prawa autorskie i niestety tak trzeba robić, no ale tak już działa YouTube, jest system Content ID i muzykę, która gra. Jest wysypywana, a to jest bez sensu, bo po jakimś tam czasie, załóżmy na przykład po 3 latach, jak już będzie tego za dużo, to mogą mi wziąć i zablokować konto z jakichś tam powodów, nie? I także lepiej już unikajmy tego od zawsze. Musicie to zrozumieć, tu nie ma innego wyjścia, tak to już działa, tak to jest skonstruowane. Możliwe, że kiedyś w przyszłości tam jakoś to będzie ogarnięte inaczej, no ale na razie jest tak, więc nie ma co. Wyścig do celu, Forza Horizon, nie, tym Rolls Royce'em. Ej, chciałbym tak, szczęśliwy ziomek, do miasta. A jest takie zwykłe zadanie, Jezus, jazda na wprost, to nawet jest bardziej nudne niż wyścig, ale zaraz się skończy nuda, bo Mateusz uskuteczni skróty. Właśnie mam zamiar je zacząć uskuteczniać, uwaga. Skrót polega na przykład na jeździe w ten sposób, moi drodzy. I liczeniu na to, że żadne większe drzewo wam nie wyskoczy. O właśnie, tak jest. Cel jest na wprost. Ciekawe, czy jak ja tym samochodem będę dachował, to mi się zakończy. To znaczy, będę miał porażkę w tym. Kuźwa, większe drzewa omijesz. To jest punkt życie. O, woda pewnie, luz. GPS już wariuje, tak? Zawróć! 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 Kurde, ale w sumie drogą to bym miał łatwiej też jako takie. Bo ona idzie praktycznie prosto. Ja muszę jechać jak debil. Co z tego, że mnie prowadzisz tutaj, jak to jest... Tak jest bardziej na wprost. Cicho, wezmę to tą stroną, bo tu jest zbyt... oszukało mnie. To znaczy, ja nie dałem rady oszukać gry. Gra mnie wyruchała płotem. Kto postawił takie coś tam? Może to już jest koniec? Ja jestem możliwe, że na skrawku mapy, pokaż. Nie, ale to jest tak, że tam nie można w ten las wjechać. A, no mogłem to przewidzieć, a nie przewidziałem. Czekajcie, to wiecie co? Pojedziemy wzdłuż tego muru. Jezu, naprawdę jeszcze taki zakręt musisz dać? Czy jest jakieś osiągnięcie mówiące, czy jakiś wymóg tego czegoś, że mam wziąć i dowieźć to auto praktycznie niezarysowane? Chyba nie, oby tak było. No to jeszcze pouskuteczniamy troszeczkę skrótów, na przykład taki malutki. Drzewa, nie. Wow, drzewa po drugiej stronie ulicy. Tu nie, to widziałem takie duże, dobra. Mamy asfalt, złapaliśmy chyba asfalt, tego Tomat już dawno nie widział. Ale co nic, spoko jest. I teraz w lewo, zmieńcie to radio. Niech leci cokolwiek. O, dostałem nowy poziom, fantastycznie, to znaczy chyba punkt po prostu tylko. Czekajcie, ten zjazd. W ogóle te ulice tutaj są fajne, patrzcie, jakie piękne. O, Fordzik. Fordzik, BMK. Fordzik, BMK, BMK, Mini Cooper, po lewej BMK. Po lewej znowu BMK, tylko... Nie, bo to jest Nissan jakiś stary.
Czy miałem skręcać? Nie. Ej, ale tu po prostu jedne i te same samochody jeżdżą, monotonnie troszeczkę. Same BM-ki, patrzcie, już BM-em jak minęliśmy. Mini Cooper, wow, ale urozmaicenie, wow, wow, wow. I bus od Forda. Chyba dużo licencji nie wykupili na to, co może po drogach jeździć i to, co można oklepać niechcący. Boom! Ile jeszcze mam czasu? 2 minuty. Patrzcie państwo, do nadrobienia. To w ogóle zrobimy sobie jakiś wyścig w mieście, bo dawno nie było, nie? Bęk, skręcaj. Nie, nie, kolejny płot. No Jezus, państwo po lewej będą niezadowoleni. Ale niezadowoleni. W ogóle wszyscy będą niezadowoleni. Cel na miejscu. Great i hamuj. Prrr, cyk. Dzięki, sukces, udało się. To, ale zostawicie mnie tu, nie? Czy mnie to przeniesie z automatu do mojego auta tam w pizdziec? Ja myślałem, że pojadę jakiś wyścig tu w mieście. Wow, Charger SRT Hellcat. No dobra, dawaj. Ale nie dostanę go z nami, życie, no pewnie. Bo po co? A był u góry Lotus, jeszcze ciut by mogło pójść. Lotus też całkiem chyba spoko. Dobra, odbierz nagrodę, dzięki. Pomiń, 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 pomiń. Pomiń, jest noc? Czy nie? Nie, nie jest noc, ale mnie tutaj wydupcyło. Dobra, no to nie jest to trudno, to spoko, okej, okay, luz. Jak tak chcecie? Nieodkryta pokazówka, to może wyścig w końcu. Nie, tu jest to, a to co to jest? Uuu, trasa przejowa, ale to już zrobiłem. Nieodkryta pokazówka, jako tako wyścigów to nie jest za dużo. Tu jest jakaś, przepraszam, nowość, ale to jest chyba tylko i wyłącznie jeśli chodzi... Dawaj, jeśli chodzi o... Mam nadzieję, że jakieś samochody terenowe, że... Albo bym zmienił autko. Ha, nie wiem, tak się zastanawiam, czy zmienić samochód, czy nie, no. No, kurka. Jezusie! To było bardzo awaryjne lądowanie. Dajcie ten cel. Bęk, bęk. Punkty umiejętności zdobywam za nic, także luzik. Hopa. Nie uderz w nic, no. Wejdzie do ciężarówki, to mi trochę śmierdzą. Prrr. Kopalnia złota? Od kiedy? Prrr. Jestem. Skonfiguruj. Mistrz, a może zagrałem mistrzostwa? Co wy na to? O tak, offroadowe zawody 4. No mam rację. Nawet czy mam nadzieję. Dobra, to dawaj, pozwólcie mi coś wybrać. Mam tylko to buggy. Czy można kupić coś nowego? Pokaż. Jakieś bugi jeszcze lepsze, ale aczkolwiek ten Ariel chyba był najlepszy. Ja tu tak, o właśnie, ich tu wiedzie, właśnie pamiętam, że za dużo nie było. I ten, który mam, jest całkiem spoko, więc ścigajmy się nim. W ogóle się przeciąłem na łyżwach. Łyżwą się przeciąłem, nie na łyżwach, tylko łyżwą. Później się przeciąłem i nie chcę mi się zagoić, takie gunwo. Straszna rzecz. Przełomowy wyścig, jestem głupi. Jestem głupi, bawienie się łyżwami to nie jest dobra opcja. Dobra. Ariel... Czekaj, bo tu trzeba pilnować gazu, właśnie już na samym starcie. Co to jest? Ej, my już to jechaliśmy kiedyś chyba. Czy ja jechałem? No właśnie, w ten sposób. Ej, i nie zadziałało mi cofnięcie czasu, ja się pytam dlaczego? Ile tu jest okrążeń? 3? Do zrobienia. Tylko, że oni są dobrzy, w tym pamiętam. Dają radę. A to nie chcę skręcić. Jezus, jak to auto jedzie. Masakra. Dobra, ale przynajmniej ich dogonię. Bum! Ojojoj! Ojoj. Chyba trzeba coś przykombinować przy wyskoku, żeby nie skoczyć tak samo. O właśnie, w sensie ciut obok. Przepraszam, bo Mateusz się musi przebić. Innej opcji to ja tu nie widzę. Dawaj, dawaj. O, dobrze. Tak ma być. Prawidłowo. Okej. Okay. Lądowanie. Posuń te się. I dobra, i zostało mi tylko pierwsze miejsce. Dobrze, że w tej grze są jednak te fantastyczne cofania, bo bez tego to Boże, ty... No, z ostatnim bym przyjeżdżał. Jestem inwalidą wyścigówki. Nie no, znowu bym to... Jezu, znowu to zrobiłem, ale dobrze, ten nie popchnął. To się z tego powodu cieszę. I co jak co, to okrążenie nie jest takie krótkie znowu, spójrzcie, bo przejechałem już jedno, a tu trochę czasu wzięło. Nie no, dobra. Boże, Mati, pamiętaj, że tu jest zakręt. Że tu trzeba hamować. Ten przede mną jest dobry. Ogarnia życie. I to, czym jeździ. Bo ja niekoniecznie to robię.
Uff, dobra, zaliczyło to najważniejsze. Ale patrzcie, jak go nie mogę dogonić. No chłopie, come on, come on. Teraz tu, ta druga część należy do mnie. To jest mój punkt. Czy mój punkt, no zobaczy się. Tak, okej, okay. Ale kurde, dobry jest. O Jezus, jeszcze to pominąłem, ja myślałem, że wejdę przynajmniej w ten zakręt jakoś porządnie. Tak bokiem zaliczę, to zahaczę. Tu nie, pewnie, bo po co, nie? Po co to? Jezus. Uwaga, umiejętności u Matiego są na najwyższym światowym poziomie. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby tam wjechać jakoś luz. O, już mi gra polepszyła sprawę i mi wycofała strasznie. O, trafiony, zatopiony, panie, za 100 punktów. Dobra, naraz, pieprzaj. Teraz ja to mam zamiar ugrać. No chyba fachowe wejście. Przepraszam? Nie wyprzedzisz mnie. Nie. Nie ma takiej opcji. Tak jest. Uwaga! Znowu mną zabujało. Super. Ej, co jak co, ale prawda jest taka, bez cofnięć w tej grze nie ma szans tego wygrać. Przynajmniej z moimi umiejętnościami. Nie ma opcji. Zostaw mnie już tu po skoku, super. Nie ma takiej opcji. Po prostu nieosiągalna sprawa. Tak jest. Subcio. I kończymy. Ja mam pytanie, czemu uwaliłem tą stroną, a spoiler odpadł od prawej? O nie, teraz czekajcie, moje znienawidzone miejsce, super. Come on. Pyk, wygrywam, super, jedziemy do kolejnego mistrzostwa. Najlepiej to w ogóle tam, żeby mnie przeniosło. Ktoś liczył, ile cofań użyłem w tym odcinku? Nie róbcie tego, nawet nie piszcie mi tego w komentarzach, błagam was. Nie róbcie tego. Nie chcecie mnie zniszczyć w komentarzach, nie? Nie chcecie, ja wam udowodnię. Nie chcecie. Zespół 8000, kontynuuj. Pominię. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. I co, mogę się tam przenieść? Byłoby fajnie. Chyba, że to jest w sumie tutaj tak bardzo blisko, nie? Dobra, aktywne mistrzostwa. Tyle to Mateusz podjedzie. Tu. Kopalnia w Redstone. Come on, skonfiguruj zawody. Kontynuuj mistrzostwa. Pewnie, że nim, no bo kim innym, nie? No właśnie, dobrze. W ogóle mam dzisiaj fizyczną robotę, więc już praktycznie do wieczora. Kurczę, koniec dzisiaj z graniem Mati. Koniec, to nie będzie tak, że będziesz sobie grał cały dzień. Nie, to tak nie może. Odnosisz łatwe zwycięstwo. Przecież ja nie odnoszę. Dobra, dajcie ekspert. Nie, taki ekspert, panie! Możemy to przegrać w sumie teraz te zawody, a później wygram. Nie muszę być jako tako pierwszy, nie? Bo to nadrobię następnymi wyścigami. Psi, baby, przepraszam, trzeba skasować. Bo wywali prawa autorskie, no to są minusy niektórych gier. W ogóle już mi osłonę już zgubiłem. O Jezu, ale przylamiło, spadek klatek, jak tylko piasek inni podnoszą w powietrze. Jezus, oni są zbyt trudni na tym poziomie. Dobra, może się bałem, że ta barierka jest do przesunięcia i wtedy by mi trajektorii nie zmieniła, a to by było słabe. Wow! Jedziemy? Ci za mną się wystraszyli. Ej, ale no bez jaj nie mogę dojechać na 6. pozycji, przecież to... Ja pierdzielę, ale ja się tu rozbijam. Przecież nie mogę dojechać na 6. pozycji, bo wtedy będę miał za dużą stratę do pierwszego ziomka, więc trzeba jako tako się postarać. Wow. O Jezu, dobra, 7. pozycja, to jeszcze gorzej. Dobra, ty tam z tymi radiatorami na końcu spadaj. Mati was dogoni. 3 okrążenia. Okrążenie numer 2. Przebiłem się jako taką połowę stawki, nie? No to już jest dosyć dużo, mi się wydaje. Gdzie teraz tylko pilnować, się nie dać wyprzedzić i ty, Mati, sam musisz zacząć wyprzedzać, co będzie trochę trudniejsze. Uwaga, spadek klatek 40, pewnie Forza Horizon, bo po co mi masz dać więcej? Bo piasek ktoś przed nami podniósł.
A to jednak cząsteczki musi obrobić. No Jezus, przeźroczystość piasku. Te sprawy, jego fizyka na pewno tak zaawansowana, że wszystko boli. Nie, no, procesor jako tako nie może nie domagać, bo tych 12 praktycznie logicznych rdzeni, więc daje rady. Ale karta graficzna mówi w dupie cię mat i mam, nie? Coś na tym... Przecież ja ci nie wypluję w 2.7K tyle klatek, no zapomnij, chłopie. Czego ty ode mnie wymagasz? Także masz 40 i się ciesz. I zamknij mordę. Coś w tym stylu, coś w ten deseń. Ja ogólnie na trzeciej pozycji zaraz będę. Znaczy już jestem, zaraz będę... Nie wiem, może się nawet przebiję. W sumie nawet lepszy ten ekspert. Przynajmniej się mam czym bawić. Znaczy nie, poprzednio na dużych umiejętnościach miałem problem. No. Bang, bang, bang. Dobrze. 11 tysięcy. Hopla, cześć. Wow, chwila, bo tu mnie ostatnio ta barierka wyruchała, ta po prawej. Ona blokuje koła. Uff, udało się. Super. W ogóle mam strasznie dużo punktów i nie chciałbym ich stracić. Więc błagam, uderzenie bokiem. Ej, no spadaj, chłopie, teraz mi musisz takie rzeczy tu, musisz mi tu wjeżdżać? No, jak ja już tu praktycznie finiszuję. O, dokładnie. Koniec za 200. 150, 100, 50. Boom! Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie łapę i widzimy się w kolejnym. Teraz to tyle. Trzymajcie się i nie chcę was rozczarować, ale ta seria powolutku będzie zmierzać ku końcowi. Cześć!